Tutaj Matt Team. Jesteśmy na łowisku znowu z Dylewo. Stawy Dylewskie dzisiaj we dwóch, w dwuosobowym składzie. Niestety, bo dwóch nie mogło. Z powodu wyjazd i inne rzeczy. Dokładnie. Jest dzisiaj który? 12. Poniedziałek. 12 sierpnia. Dochodzi piąta. Piąta rano, przyjechaliśmy na jedną noc. Jesteśmy na jedną dobę. Jesteśmy do wtorku, do południa. Może dłużej, zależy jak będzie z braniami. Dokładnie. I co, odezwiemy się jak... Wszystko będzie... Później nagramy jeszcze, no, jak się rozłożyliśmy i cały sprzęt. Także do zobaczenia. Witamy po przerwie. Zarzuciliśmy wędki. Zestawy zarzucone, wędeczki w wodzie. Pijemy sobie piweczko. Po dwie. Jest godzina 6:30. Cisza, spokój, sami na łowisku. Bezproblemowo. Mamy niestety jeszcze domek zamknięty, ale to jeszcze chwilę. Musimy poczekać, aż właściciel przyjedzie. No i ogólnie ja mam zarzucone na jednej wędeczce, mam samego popka ananasowego. W PHOEczce oczywiście. I męcimy punktowo. I na drugim mam pelet truskawkowy i sztuczna kukurydza pływająca. To ja mam na jednej wędce kulki z mełca, pieczona kiełbasa 15, kawior konopie 18, wszystko tonące. Na drugiej truskawkę 15, popek i teraz truskawkę 12 tonącą na bałwanka, obydwie spróbujemy, zobaczymy co się będzie działo. Blisko brzegu, taka taktyka dzisiaj. Są też grążele, nie, chciałem trochę dalej, ale zobaczymy blisko brzegu, jeśli nie będzie efektów. To zmienimy po prostu miejsce. Do wieczora to przyrzucę może dalej, zobaczymy. Pogoda jest superancka na karpia, jest niskie ciśnienie. Jest... Około 20 stopni. Jest pochmurno. Zapowiadają 24 na dziś. Jutro zapowiadają 20 z opadami. Szczególnie widziałem, że w nocy. Także myślę, że pogoda sprzyja. Lekko popadało, jak przyjechaliśmy. Na razie nie wieje, ale jest 30, to się może zmienić, nie? O, chmury nie wyglądały, żeby coś ten. No nie, ale może coś akurat. No, kropiło, jak przyjechaliśmy. Lekko może popadać, ale nie. Pokropiło. Na jakieś burze. Nie ma nikogo na wstawie, także. Zaraz odpalimy sobie jakieś ognisko, coś zjemy, jakieś śniadanko. Albo. Albo w domku, kurwa. Poczekamy, jak już przyjdzie właściciel, otworzy nam domek, bo zamknięty niestety. Musimy poczekać chwilę. Jeśli tam dojdzie, ósmy się nie pojawi, to pewnie do niego zadzwonimy. Żeby nam przyjechał otworzyć. Pierwszy odjazd, ryba zacięta. Jest już przy brzegu, stoi w grążelach. Czekamy aż wyjdzie. Będziemy podbierać. Ciężki hol z tym karpiem widzę, bo nie chcę wyjść na razie. Jest około 13, także odezwiemy się jak będzie ryba na macie. Taki karpik. Około 6 kilo. Po 40 minutach walki w grążelach. Deszcz. Godzina 18, dalej bez brań. Po jednym karpiu 5 kilo miał. Mocny deszcz. Tego znowu zebrał. Ale teraz zmiana ciśnienia. Popada troszkę, to może się ruszą. Na razie tylko ten karp piąteczka. Uzbroiłem PV-kę, czekam aż przestanie trochę padać i zarzucam. I później jeszcze będziemy siedzieć, bo już później ja to sobie wrzucę na noc zestawy. To już zestawy na noc poszły. Jedna miejscówka zostaje, bo było branie z niej, także nie rezygnuję z tej miejscówki, a drugą już mam wyklejoną nową. To zarzucę tam i zobaczymy. Najwyżej nic się nie ruszy, ale miejmy nadzieję, że się ruszy też. Coś większego. No jednak pada konkretnie. Wychodzi 20, już tylko kropi. Popadało. Ile padało? Z godzinę? Z półtorej godziny tak konkretnie padało. Liczymy na jakiś odjazd teraz. Teraz zmiana ciśnienia. Ale znowu zaczęło padać. Co? Znowu zaczęło padać. No ale to... No ale tak tutaj chmury wskazują. O, słabo będzie widać. Że tutaj raczej nic tu. O, tu ładnie idzie. No zobaczymy. Jest 19. Czekamy, zobaczymy, może przestanie padać. Nie będzie raczej nic widać, ale mamy kolejne branie. Jest około 21. Zaczęło się ścinać, trochę deszczyk ustał. Mamy branie.
Jeśli wyhulujemy, będziemy się odzywać. Jest, kurwa! Taki karp, 12 kilo. Pokaż się, Bartek, do kamery. Ja właśnie ciągnę drugiego na swojej wędce. Zaraz... No, i karp do wody leci. Życiówka. Kurwa, tyle walki, że nie wiem. Godzina holu. Jeszcze go trzymam. Poszedł. Dobra, bo ja mam rybę, dawaj, Bartek. Ja pierdolę. Gratulacje. Jest zwycięzca. 6:30. Po rybie i nieudanym moim holu. Niestety się wypiął. Karp się wypiął w grążelach. Niestety wyskoczył. Wypluł haczyk. Możliwe, że był słabo zacięty, bo akurat stałem z podbierakiem na drugim brzegu u Bartka. Słabo był zapięty, wypluł haczyk. Przyrzuciłem dwa zestawy. Bartek też przyrzucił wtedy po tej rybie. I spokojna noc. Pojedyncze jakieś piknięcia u mnie. U Bartka tak w sumie będzie cisza. Trochę pospaliśmy. Jest 6:30, jeszcze nie wiem czy mówiłem. Ja przyrzuciłem już dwa zestawy. Wędkę jedną zostawiłem w tym miejscu, w którym miałem branie, drugą lekko przerzuciłem. Znaczy lekko, zmieniłem miejscówkę po prostu. Przyjęty dalej te same, które były efekty. Bartek już przerzuca, zostało 6 godzin łowienia, zostajemy jeszcze tak do 12. Na razie pada, nie zapowiada się, żeby przestało. Mam nadzieję, że coś jeszcze odezwie, że ja złapię coś jeszcze. No i będziemy czekać. Odezwiemy się później. 7:40, mamy branie. No, żych tygrysi z ananasem. Hol trwa. Odezwa się jak karp będzie na macie. Karp już odhaczony, zważony. Waży 6200. Wziął na orzech tygrysi kulkę i dumbbellsa, tak? Ananasowego. Ananasowego. Czekajcie. Taki tutaj cwaniaczek. Nowy mi podbierak, już polaliśmy go. Zdjęcie zaraz cyknę. Czekaj, przygodnie cię. Dawaj, dawaj. O, się trochę pęd... O. Spójrzcie w kamerę ładnie. Połowca, dobra. Dobra, karp leci do wody. Dla mnie przywieź coś. Poszedł. Czekaj. Dawaj go. Trafałem. O. Ostatnia godzina naszej zasiadki. Przed chwilą. No, tam z godzinę temu miałem branie znowu. Nie nagraliśmy holu. Nie nagraliśmy holu, bo był skomplikowany i to bardzo. Ja musiałem wchodzić do wody po karpia. Bo się zaplątał w grążelach i nie chciałem go stracić. Zrobił mi taką rolę, że wybrał mi całą żyłkę praktycznie. Byliśmy tutaj u kolegów na drugim brzegu i tak wyszło niestety. No i była rola i... Jest filmik, jest nagrane jak wypuszczane, jak wypuszczamy, jak ważymy, ważył 8300, nie. 8300. Jak ważony to nie był. 8300 ważył. 8300 był ładnie ubarwiony. Na pewno już widzieliście. Przerzuciliśmy jeszcze ostatnią godzinę zestawy. No, ostatnią godzinę zestawy. Jeden przerzuciłem, drugi nie. Miałem też branie takie dziwne w sumie. Ostatnia godzina i później jedziemy do domu. Może jeszcze coś się skusi. Miejmy taką nadzieję. Jeśli się skusi, to się odezwiemy, jeśli nie, to już... To jeszcze nagramy z samochodu, jak będziemy wracać z bloku. Ale miejmy nadzieję, że się skusi. Miałem też jedno branie. Niestety się spięła. Ja dzisiaj nie łowię dzisiaj Bartekowi. Dobra, to trzymajcie się, mam nadzieję, że widzimy się u mnie przy rybie. Kończymy? Szykujemy się do domku już. W samochodzie. 4 karpie, 6, 5, 12, 8 kilo. Wszystkie moje. Aha, niestety, ja dziś bez ryby wracam. Szkoda.
spada, że Marek nie połowi. Nie? Niestety bywa i tak. Zasiadka udana. Akurat jak skończyliśmy, to zaczął padać deszcz. To było na tyle, no co tu więcej gadać. Mam nadzieję, że się podobało. No, zobaczymy się w następnym odcinku. Na lisie, niedługo. Raczej na lisim ogonie. Wyczekujcie, wypatrujcie. Dzięki za oglądanie, cześć. Yo.